Europa w dużej mierze odchodzi od zakazu handlu w niedzielę. Poszczególne kraje liberalizują swoje przepisy. I tutaj mamy wiele przykładów, a na pewno możemy powiedzieć, że spośród 30 analizowanych krajów w Europie, 13 nie posiada żadnych restrykcji, jeżeli chodzi o zakaz handlu. W związku z tym po prostu można przyjść do sklepu i zrobić te zakupy, a kolejnych 15 krajów w ostatnich 10 latach te przepisy otwierało, czyli liberalizowało, jeżeli miały pewne ograniczenia lub zakazy. W związku z tym to jest trend europejski, w przeciwieństwie do tego niestety, co w ostatnim czasie proponowała Solidarność w Polsce. Jeżeli możemy posługiwać się przykładami, to takim najświeższym przykładem jest przykład Węgier, gdzie wprowadzono zakaz rzeczywiście w 2015 roku przy niezbyt dużym zadowoleniu też społecznym, ale okazało się, że po roku funkcjonowania tego zakazu to niezadowolenie jeszcze bardziej wzrosło. Tak naprawdę dotknęło też wielu małych przedsiębiorców, małych podmiotów. W związku z tym rząd Węgier po roku funkcjonowania zakazu z niego się wycofał. W związku z tym Węgry teraz nie mają zakazu. Innymi przykładami są takie kraje jak Finlandia, gdzie zlikwidowano zakaz, gdzie również w Portugalii całkowicie właściwie nie ma żadnego zakazu, nawet bardziej jest otwarcie niż w Polsce, bo wszystkie niedziele są pracujące 24 godziny i wszystkie inne dni tygodnia. Także to też pokazuje, że Europa i poszczególne kraje te przepisy liberalizują. Jeżeli chodzi o Polskę, to według szacunków firmy doradczej PwC bezpośrednie straty takie budżetowe to jest 1,8 miliarda złotych rocznie z powodu tego, że handel miałby być w niedzielę zamknięty. Więc to też jest kwota niebagatelna, na pewno potrzebna w nowo uchwalanym budżecie. A także mamy też informacje i analizy, które pokazują, że zmniejszy się zapotrzebowanie na pracę i na pracowników. I to może dotyczyć już blisko 36 tysięcy osób. To są osoby, które pracują zarówno w sklepach, jak i w serwisie, w obsłudze, w firmach ochrony, sprzątania i tak dalej. Niestety będą miały problemy z tym, żeby albo zarobić, albo dorobić sobie w te dni, które dotychczas mogli pracować. Każda zmiana, która w pewien sposób ogranicza, czy odgórnie narzuca ograniczenia, budzi niepokój inwestorów i w związku z tym też maleje atrakcyjność również Polski w tym zakresie, ponieważ inwestorzy, którzy decydują się na wejście, nie wiedzą, czy taka zmiana w jakim zakresie ich dotknie, w jaki sposób będzie to dotykało poszczególnych projektów, jeżeli mówimy o centrach handlowych, ale również sieciach handlowych, które mają zatrudnić pracowników, więc też muszą robić nowe kalkulacje i analizę ryzyka, na ile to będzie problematyczne dla nich.